Cześć, Tuxorat, i dzisiaj zunboxujemy sobie paczkę, gdzie będą dwa Diany 2x2, takie jak te, i Dian 50mm 3x3 kostka, i z góry przepraszam za światło, lecz teraz się praktycznie nic w dzień nie da nagrać, więc zaczynajmy. Okej, okay, więc w ogóle tutaj jest nalepka, mieszkanie zamknięte, musiałem odbierać z poczty przesyłkę. Okej. Dodam, że przesyłka w ogóle jest od CubeZZ. Polecam ten sklep, naprawdę fajnie przesyłka w, no, lekko ponad 2 tygodnie, nie tak jak na Lightake, czyli 3 miesiące jakoś tak. Tymi nożyczkami jest to ciężkie, uwierzcie mi. Może pokażę wam bardziej do kamery. Nie chciałbym niczego w środku uszkodzić. Najwidoczniej to mogę zrobić. Okej. Okay. Może jakoś to rozedrzyjmy. Kurde. Jakżeż to jest mocno zapakowane. Okej. Okay. Chyba mi się uda w końcu wydostać kostki. I dobra. Mamy już to. Powinno się teraz dać rozerwać. Okej, okay, już widzimy tutaj. Sztuki po dwie, dlatego że dla Antolumowskiego są też dwie kostki, chciał identyczne jak ja, więc mu zamówiłem. Okej, okay. Mamy tutaj to. Jest, dobra. Kurczę, jakżeż to jest mocno zapakowane, masakra. Masakra istna. Okej. Okay. No kurde. Dobra. Wyjmijmy kostki po prostu i zunboxujmy. Dobra, pierwsze. Tutaj druga, identyczna. I jeszcze dwie tutaj trójki. Powiem wam, że trudne zadanie zunboxować coś takiego. Kurczę. Chyba jeszcze muszę użyć nożyczek. Okej. Okay. Ładnie. Dobra. Teraz już mam pewność, że to wydostanę. Dobra. Tutaj każda w osobnie w folii bąbelkowej. Jest naprawdę spoko, bo kostki się nie uszkodzą. Okej, okay, można to rozerwać. Bardzo łatwo. A, to będzie trudniej rozerwać, więc przetnijmy jeszcze. Chyba będę musiał zainwestować w większe nożyczki. Dobra. Mamy to. Albo nie, okej. Okay. Są tutaj wszystkie kostki. Tutaj w środku raczej już nic być nie powinno. I tak też jest. Dobra, to sobie odłóżmy. Tutaj. I mamy tutaj po dwie takie same kostki. Więc te dwie odkładamy dla Antka, tutaj niech sobie ładnie tak leżą. I dobra, to jest trójka Dianowa. Do tej pory układałem na Linklongu. Oha, w miarę fajna kostka, ale no, chciałem zobaczyć po prostu, jak się pójdzie z tą kostką. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie kostka 2x2. Dobra. To nie jest, jest pudełko moju, więc trzeba od dołu otwierać. Okej. Okay. Ładnie. Tak chyba to jest mój drugi Dian dopiero w kolekcji. Teraz zauważyłem. Pierwsza trójka Dianowa. Ogólne wrażenia. Wow, fajnie. Naprawdę fajna kostka. Świetne. Troszeczkę tłusta. Czekajcie, przetryją. Okej. Okay. Rewelacja. Powiem wam. Do jednej ręki. Sam raz nie mam rękę. Idealne. Jeszcze i tak jest troszeczkę ściśnięta. Zobaczmy, z ilu ścina. 45 stopni, ładnie. Nawet więcej, powiem wam, że 50 to ścina. Na tym by można było spokojnie dwoma rękami układać. Naprawdę props. Dobra kostka.
Polecam, jeżeli ktoś ma troszeczkę mniejsze ręce i chce układać trójkę, to nawet mógłbym polecić tą kostkę. Świetna. Ok, to z tą kostką się żegnamy. Czekajcie, przez kamerę. Dobra. No naprawdę rewelacyjna kostka. Nic dodać, nic ująć. Można na niej spokojnie układać. Dobra, i teraz dwójka Dianowa. Znowu od dołu trzeba otworzyć. Dobra. Twórzmy sobie. Ojej, te naklejki. Będę musiał je wymienić. Ojej, czekajcie, przetryją. Tłusta. Strasznie. I luźna. Trzeba też zauważyć, że luźna. To będzie świetna. Dobra. Nie powiem, fajna kostka. No, moja się rusza trochę inaczej, bo jest wyrobiona. Aktualnie nie ma naklejek. Chłe. Dobra, układałem w ogóle do tej pary na Function. Lecz jakoś się przerzuci łeń na Diana, żeby się na nie układać. I zróbmy jakiegoś solwa. Kurczę, nie ma żadnego CLL-a, a Ortega jest strasznie dla mnie. Ech, może stwórzmy jakiegoś celela. Zaraz zrobimy, tak? Tutaj i tak. Mamy celela i mamy H-kształt. Chłe. No jeszcze z jednego solwa. Okej. No, jest to celela, ładnie. Chyba może na niebieskim będzie łatwiej. Aha. Co ja tu zrobiłem? Dobra, nie wnikam. I tutaj fajny celel. No. Ogólnie kostki są fajne, ta kostka naprawdę jest świetna, zwłaszcza do jednej ręki, mi przypasowała, rewelacja powiem wam. Pomieszajmy sobie ją. No, jest naprawdę to świetna kostka, polecam każdemu sobie ją kupić, nawet tak kolekcjonersko, bo jeżeli nie będziecie na niej układać, to i tak będzie to jakaś dobra kostka do poczekalni, czy coś takiego, przez kamerę się ciężko układa, uwierzcie mi. To jest R. No, więc to by było na tyle z tego unboxingu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich unboxingów, nie zapomnijcie o łapce w górę. Więc ja się już tutaj... chciałem zamknąć pudełko. Okej. Więc ja się z wami już żegnam. Dajcie to łapkę w górę, to naprawdę motywuje i jeżeli chcecie więcej unboxingów na moim kanale, też możecie zasubskrybować mój kanał i śledzić to na bieżąco. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć! Naraksorat! Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Naraksorat! Pamiętaj o lajku, kliku, pa!